Wyższy Urząd Górniczy rozpoczął kontrolę w bieruńskiej kopalni Piast. Sprawą zajmuje się Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Według TVN24 w podziemnych wyrobiskach zakładu składowane są tysiące ton niebezpiecznych substancji. PGG zaprzecza jednak, jakoby były one toksyczne. Wysypisko ma znajdować się w co najmniej dwóch miejscach ruchu Piast należącego do kopalni Piast-Ziemowit. Polska Grupa Górnicza dementuje doniesienia, twierdząc, że to zwykłe odpady związane z funkcjonowaniem kopalni. Paweł Jędrusik. Mowa o dwóch nieczynnych wyrobiskach, które znajdują się na głębokości 500 metrów. Informacje, które pojawiły się w środę w przestrzeni publicznej, szybko trafiły do pracowników kopalni i związkowców, którzy oczekują od dyrekcji informacji w tej sprawie. Myślę, że po tym wszystkich kontrolach, które są w tej chwili przeprowadzone, a pewnie będą jeszcze bardziej nasilone, dyrekcja spotka się ze stroną społeczną i przedstawi sprawę jasno, kawę, jak się to mówi, kawa na ławę, rzetelne informacje, które będziemy mogli też również przekazywać załodze i, nie wiem, zainteresowanym mediom, tak żeby uspokoić atmosferę, bo każdemu zależy na pracy, na spokojnej pracy, bezpiecznej pracy. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, zdementowała informację, jakoby odpady pod ziemią miały być toksyczne lub niebezpieczne. Zdaniem spółki są to śmieci związane z funkcjonowaniem kopalni, które zostały przeniesione w jedno miejsce, a uprzątnięciem ich zajmuje się odpowiednia firma. Każdego dnia na dół zjeżdża około 3000 pracowników, którzy, co naturalne, muszą mieć ze sobą picie, muszą mieć ze sobą żywność, muszą mieć ze sobą jakieś opakowania, puszki, które pozwalają zabezpieczyć jedzenie, to jest naturalne. Na dół trafiają także materiały budowlane i materiały związane z procesem produkcyjnym. Na te doniesienia zareagował już Urząd Miasta Bierunia. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że taka sytuacja może mieć miejsce, zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do dwóch instytucji, czyli zarówno do Polskiej Grupy Górniczej, jak i do KWK Piast. Aktualnie już przygotowujemy zapytanie, zgłoszenie, które zostanie przekazane do odpowiedniego organu, który sprawuje nadzór. Sprawą zajmuje się już także Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Dziś w kopalni rozpoczęła się kontrola. Planowana jest wstępnie na 3 dni. Oczywiście ten okres się może zmienić w zależności od ustaleń, jakie będą podjęte. Kontrola obejmuje zarówno zagadnienia związane z organizacją gospodarki odpadami w kopalni, jak i kontrolę wyrobisk podziemnych. Wyniki kontroli będą znane najwcześniej w przyszłym tygodniu i w tym czasie też będziemy wyciągać odpowiednie wnioski. Polska Grupa Górnicza zapewniła także, że odpady, które znajdują się pod ziemią, mają odpowiednie atesty i nie zagrażają wodom podziemnym ani rzece Wiśle.